incredible! Witamy Was serdecznie. Znajdujemy się w pasie co Jaros. Jest ze mną Marcin Jaros, główny miodosytnik. Miodosytnik, tak. Które znajduje się w pasiece, tak? Tak jest. Produkujecie bardzo wyśmienite miody. Nie wiem, czy najlepsze w Polsce, ale na pewno bardzo dobre. Zgadza się? No, tak mówią. No, ja nie, podobno każda kliszka swój ogonek chwali. Ale no, tutaj nieskromnie powiem, że dobre robimy. No. Co ja lubię w ogóle w miodach rzemieślniczych, taki, bo wy jesteście bardzo blisko tej całej produkcji. Każdy z takich miodów ma jakąś swoją historię. Wasze miody mają taką historię, taką można powiedzieć duszę miodu pitnego Jarosów? No wszystkie powstawały, rodziły się tutaj u nas w firmie, więc każdy z tych miodów ma swoją historię. Chociażby taki maliniak, który powstał w ogóle przez przypadek. Jak to się stało? Znajomy sadownik przyjechał i mówi, że będzie zaorywał całą plantację maliny. Mu się nie opłaca zrywać tej maliny, bo taniej na skupie mu płacą, niż on musi ludziom zapłacić za zrywanie. Ja mówię, no to przywoź tą malinę, mówię, coś wymyślimy. Ja przywiózł i tak się zaczął maliniak. Ten dwójniak wow. Malinowy tak się zaczął. Tak samo zaczął się lipiec trochę na przekór jakby wszystkim, którzy mówili, że dwójniak z miodu lipowego ci nie wyjdzie, bo jest niesmaczny i niedobry. A ja się trochę uparłem, że zrobię i będzie dobry. No i wyszedł. No i no nie, podobno nie, jest dobry. No. Nie jest niepodobno, bo skoro co, srebrny medal w tym roku był na Mazer Cup? Tak, w tym roku na Mazer Cup srebrny medal w swojej kategorii. Także no uznanie jury. Światowego jury, tak. Takie jeszcze jedno pytanie, zupełnie ode mnie, tak można powiedzieć prywatnie, co mnie nurtuje. Czy książę Karol lubi miody pitne? Podobno tak. Znaczy próbował i stwierdził, że mu bardzo smakują. Jak to się stało, że próbował? Bo ja właśnie słyszałem, że on próbował waszych miodów i tak, bardzo smakują. Różne historie są na ten temat, ja już słyszałem tych wersji dużo, natomiast dzisiaj powiem tą jedną prawdziwą, jak było. Byliśmy na targach w Turynie, na targach... które się nazywają Terra Madre, czyli Matka Ziemia i Salon Smaku. I tam jednym z gości takich VIP-ów na tych targach był właśnie książę Karol, który odwiedził nasze stoisko i próbował miodów pitnych. Bardzo mu smakowały. A królowa angielska też lubi? Wiecie to? No nie wiem, czy książę Karol się podzielił, czy zdołał dowieść to, co tam zakupił. Na pewno lubi. Na pewno lubi. Tak. Te targi w Turynie, tam chyba dostaliście również taką chyba najbardziej prestiżową nagrodę, jeżeli chodzi o miody pitne, tak? Tak, w ogóle tutaj przybliżę tym, którzy nie wiedzą, co to jest organizacja Slow Food, która nas jakby uznała, udekorowała w ten sposób, że nas zaprosiła na te targi Salon Smaku. Więc jest to organizacja, która ma główną siedzibę we Włoszech i oni, jakby ich głównym hasłem jest prawo do smaku. Czyli oni walczą o to, żeby ta żywność była jak najmniej przetworzona, żeby była taka naturalna, żeby to wszystko było takie jak kiedyś było, tak? Jak tutaj żeśmy przed nakręceniem materiału rozmawiali, że kiedyś wszystko było slow foodem, bo wszystko było naturalne i nie trzeba było wymyślać rzeczy niestworzonych. Więc oni zrobili taką we Włoszech, w Turynie, zrobili taką dużą degustację miodów pitnych z całego świata. No i tam uznali, że nasz miód pitny dwójniak koronny jest najlepszym miodem na świecie. Bo to też chodzi o to, że tam nie używa się właśnie żadnych konserwantów, żadnych chemicznych dodatków. Tak. Oni to wszystko tak naturalnie, takie rolnictwo podstawowe, nawet prymitywne. Można powiedzieć, zaprzeczenie całego dzisiejszego świata to jedzenie. Dokładnie. No dobra, a jak w ogóle to wszystko się zaczęło z tymi miodami pitnymi? Skąd ten pomysł na miody pitne? Bo zaczynaliście chyba już 25 lat temu? Zaczynaliśmy w 91 roku. Wtedy była zarejestrowana firma, czyli w tej chwili to już 27 lat. W 91, wiadomo, w 89 nastąpił przełom. Tak? Skończył się komunizm, zaczęło się kapitalizm. W związku z tym, że mój ojciec miał bardzo dużą pasiekę, bo miał ponad 400 uli. I był taki moment, że nie było gdzie sprzedać tego miodu przylego, bo już spółdzielnie nie istniały, prywatne firmy jeszcze nie istniały, ten rynek był taki nieokreślony. Tego miodu było naprawdę sporo, w związku z tym mój ojciec stwierdził, że coś trzeba z tym zrobić.
Akurat w radiu była audycja, która mówiła o tym, że już w Polsce jest wolność gospodarcza, że można robić wszystko, że co kto chce to robi. Więc ojciec złapał za telefon, zadzwonił tam do radia i się pyta, czy może alkohol robić. Tak, może pan alkohol robić, musi pan tam spełnić takie warunki. Ale ojciec miał już jakieś, powiedzmy, styczność wcześniej z miodami pitnymi? Bo to nie sądzę, że tak przyszło, będę robił sobie alkohol, musiał coś robić na własny użytek. Na własny użytek robił na pewno, robiłaby moja babcia, a z tego co mój ojciec mówił, to robiła jego babcia też miody pitne, to jest także taka tradycja. Zawsze gdzieś na uroczystościach domowych były miody pitne. Nie było innych, no czasami wina owocowe jakieś się pojawiały, natomiast generalnie w tradycji rodzinnej były miody pitne. Zresztą pierwsze przepisy, które żeśmy tu adaptowali na taką profesjonalną miodosytnię, to były z zeszytu mojej babci. Czyli jakiś obecnie miód? Trójnia trybunalski to jest miód, który jakby jest adaptowany trochę, no wiadomo, on musiał być zmieniony, bo inaczej się trochę w domowych warunkach robi. Babcia mówiła słoiczek miodu konewkę wody, tak? No, byliśmy ucywilizowali trochę ten przepis, natomiast to jest z takiego kajeciku, gdzie moja babcia miała przepisy kulinarne, także istnieje gdzieś ten kajecik? Jest kajecik, tak, wszystko jest, tak. Super. Także no i w 91 roku ojciec założył takie pierwsze kuriozum, z jakim my żeśmy się spotkali w miodosytni, to było takie, że urząd gminy pozwolił nam na produkcję miodu pitnego bez możliwości sprzedaży. Całkowity absurd. Taki całkowity absurd. Czyli oni się tam potem dość szybko poprawili, natomiast generalnie taka była pierwsza... To były czasy, co tak naprawdę chyba nikt nie wiedział, co to się dalej będzie działo. No dokładnie. To był taki dziki kapitalizm, wtedy różne dziwne rzeczy tam się... Podziwiam od wywiadu ojca i tak, podziwiam. Mój ojciec mówi, że trzeba być trochę wariatem, żeby takie rzeczy wtedy robić. Zrobić. Ale wtedy to tak było, no, wszyscy byli trochę wariatami. Nikt nie bardzo wiedział, to byli wszystko ludzie, którzy byli wychowani w systemie nakazowo-rozkazowym, więc no taka wolność... Nie żałujecie decyzji? Nie żałuję. Ja nie żałuję, że ojciec podjął taką decyzję. Ojciec też nie żałuje. No, to jest taka pasja gdzieś tam z pszczelarstwa zrodzona do miodosytnictwa. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego slow food. Czy ta idea wam przyświeca prywatnie również? Tak. Ta idea nam przyświeca prywatnie. Ja w domu osobiście robię, moja żona piecze chleby, ja robię wędliny sam, także takie rzeczy. No z nabiałem jesteśmy trochę na bakier, niestety mamy alergię na biał, więc to z nabiałem nie eksperymentujemy. Natomiast generalnie większość przetworów, jesienią zawsze jest wielka akcja w domu robienia przetworów, ogórki kiszone, jakieś tam dżemy i tak dalej. Ta idea slow foodu jest nie tylko, że jest gdzieś tam na sprzedaż, że robimy miody z ideą slow foodu, ale jakby całe życie nasze jest związane z tym. Jakby na etapie produkcji miodu pitnego to jest drugi punkt, bo pierwszym jest pasieka, tam gdzie się pozyskuje miody pszczele. Natomiast tutaj jest pomieszczenie, gdzie miody, które w beczkach skrystalizują, rozgrzewamy do postaci płynnej z powrotem. I tak fachowo to się nazywa dekrystalizatornia, czyli miejsce, gdzie dekrystalizuje się miód pszczeli, gdzie się go rozpuszcza. Miejsce o tyle ważne, że no, taki skrystalizowany miód by było trudno wydobyć z tej beczki i wymieszać z wodą. Jak się rozpuści, jest go o wiele łatwiej wyjąć, o wiele łatwiej wypłukać, wymyć potem tą beczkę. To jest taka duża grzałka, co teraz tu widzimy. Grzałki w sumie. Nie wiem, tacy, którzy pamiętają jeszcze czasy komuny, to takie grzałki były do gotowania herbaty, tak? Wstawiało się do szklanki, wszyscy mieli... Tak, tak robiliście pierwsze miody przy pomocy 100 takich grzałek? Tak, były takie grzałki, ale tak, były pierwsza dekrystalizatornia to były grzałki elektryczne. Natomiast w tej chwili to już są grzałki wodne, czyli w środku krąży woda, ona tam nigdy nie ma więcej jak powiedzmy 50-60 stopni Celsjusza, przez co miód nie karmelizuje. Nie przypala się. Natomiast elektryczne lubiły przypalić taki miód. Tutaj nie ma jakby tego problemu. I tutaj jak woda jest ona pod wpływem ciężkości, ta grzałka zanurza się w beczce, w miodzie.
I taki ciekły miód przechodzi dalej do... Przechodzi dalej i tak jak będziemy za chwilę oglądali, będziemy to mieszane jest z wodą i potem dodawane do zbiornika, przelewane. Jesteśmy teraz w fermentowni. Co możesz nam powiedzieć? Za nami jest dosyć duży zbiornik. Ile to ma litrów? Ten zbiornik 16 tysięcy litrów. To jest akurat już zbiornik leżakowy. Tutaj obok stoją zbiorniki fermentacyjne, one mają po 10 tysięcy litrów. Oczywiście z temperaturą, znaczy z płaszczami wodnymi można dzięki temu utrzymać odpowiednią temperaturę fermentacji, żeby się nie przegrzały. Przy takiej ilości to jest chyba dosyć mocno uciążliwe, żeby utrzymać tą temperaturę stałą, tak? No tak, proces fermentacji ma to do siebie, że dość dużo energii cieplnej wydzielają drożdże w czasie tego procesu, w czasie fermentacji. W związku z tym najczęściej taki nastaw trzeba chłodzić. Nie ma problemu, żeby bez chłodzenia osiągnąć temperaturę 40, nawet prawie 50 stopni. No potem ta temperatura spada, bo już drożdże nie wytrzymują tej temperatury. Natomiast no, trzeba chłodzić, trzeba. To jaki miód się znajduje za naszymi plecami? Co to jest? Tutaj akurat jest miód dwójniak koronny. Leżakuje sobie, dojrzewa, czeka na to, aż będzie gotowy i będzie go można rozlewać. To kiedy będzie gotowy? No myślę, że tak w ciągu roku już będzie można go zacząć, tak, bo już trochę tutaj leży, także... Ogólnie to ile jest takich tanków tutaj w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu dwa fermentory i do tego jeszcze trzy zbiorniki leżakowe. I to jest akurat to pomieszczenie. Potem jest jeszcze, to potem sobie zobaczymy, pomieszczenie leżakowni i tam jest już zbiorników 10. Tam sobie tak, odpoczywają wszystkie te miody. Odpoczywają, leżakują, tak. Dużo ludzi jak przychodzi, ja mówię, że jest leżakownia i wszyscy szukają leżaków. A to nie taka leżakownia. A to miód tam leży. A to tam miód leżakuje, nie ludzie. Tak zupełnie jeszcze zmieniając, bo tutaj macie te swoje klasyczne miody. Co sam uważasz na temat tych miodów pitnych nowofalowych, które często mają poniżej 9%? W Polsce to tego nawet nie można nazwać miodem, bo ustawa tego zakazuje, ale na świecie jest taka tendencja, że to są coraz bardziej popularne, tak? No tak, to jest coraz bardziej popularne. Amerykanie przede wszystkim, jakby inaczej, u nas miody pitne są postrzegane w kategorii win. Natomiast Amerykanie wyszli od tego, od piwa. Najpierw były piwa miodowe, potem robili miody pitne i oni długo byli razem z browarnikami, tak? Byli w Stowarzyszeniu Browarów Amerykańskich, w tej chwili wyszli, mają swoje, to American Meat Makers Association. Ale cały czas są jakoś tam powiązani z browarami. Powiązani z browarami. Generalnie tak, no, w Polsce jest tradycja tych miodów ciężkich, takich zawiesistych, słodkich, z dużym alkoholem. Natomiast nie można powiedzieć, że coś, co nie jest takie, nie jest miodem pitnym. Wszystko, co jest zrobione z miodu, jest miodem pitnym. Przepraszam ci, miałeś okazję próbować tych miodów amerykańskich? Co o nich sądzisz? Miałem okazję, no w tym roku byłem sędzią na Major Cup, w związku z tym tych miodów się napróbowałem naprawdę dużo. Ciężka praca, nie? Ciężka praca, tak, to wbrew pozorom jest ciężka praca, bo tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy jest taka świadomość, że nie można sobie do tego podejść lajtowo, bo można kogoś skrzywdzić, bo ci ludzie tam wysyłają, chcą być ocenieni rzetelnie. I teraz trzeba złapać te niuanse. Te miody naprawdę się nie różnią wiele od siebie. To są naprawdę niuanse smakowe, zapachowe. To nabrałeś również szacunku do osób oceniających na takich konkursach wasze miody. Dokładnie, jest to męczące. Po całym dniu takich degustacji nawet nie pije się tych miodów, bo je się wypluwa, tak jak nakazuje jakby... Co za strata. Reguła degustacji. No wiadomo, próg się potem zmniejsza. Jakby się tak piło, to potem na koniec można na czworakach wyjść z sali degustacyjnej. Natomiast to są bardzo dobre miody pitne. Te takie właśnie poniżej 9% alkoholu z niewielką zawartością miodu. Bo można ich wypić trochę więcej, można się nimi nasmakować. Wcale nie jest powiedziane, że jak jest mniej miodu, to one są mniej smaczne. One są smaczne inaczej. I naprawdę mogą być bardzo fajną alternatywą do takich ciężkich, zawiesistych miodów pitnych. W Polsce się przyjmuje, że są czwórniaki, trójniaki, dwójniaki, półtoraki,
Ale kiedyś tak naprawdę na dworach szlacheckich również były właśnie pięcioraki. Myślę, że to jest właśnie też nawiązanie do tego. Te podstawowe są uznane w ustawie, my je znamy, są szanowane, ale produkcja kiedyś też w Polsce miała takie słabsze miody. Miała słabsze miody i one były do innych celów jakby wykorzystywane. Były różne rangi imprez. Teraz zależnie od tego, czy to była impreza naprawdę taka królewska, że tak powiem, to wyciągano te najlepsze półtoraki czy dwójniaki takie już zawiesiste. Natomiast do codziennego użytku, do picia stosowano pięcioraki, czy nawet jeszcze cieńsze, czy wręcz piwa, które słodzono miodem, tak? Więc to też jakiś rodzaj, taki bragot to dzisiaj się nazywa. Natomiast coś a la miód pitny, tak? Także do końca to nie są nowofalowe, bo to już było. To nie są nowofalowe, ale jeszcze wracając do tych starych czasów, to dzisiaj są jakby te podziały na dwójniak, półtorak, trójniak, tak? Obowiązujące tylko w Polsce. Natomiast kiedyś nie ograniczano się tak bardzo. Były jeszcze półdwójniaki, półtrójniaki, półtoraki, czyli gdzieś ten podział był taki naprawdę dość luźny i bardziej polegał na tym, żeby, jak mówię, że to dwójniak, to ludzie mieli już wyobrażenie, że to pół na pół miód z wodą zmieszano i tam się nikt nie przejmował, czy tam jest ekstrakt taki, czy kwasowość taka. Czyli jednym słowem ta ustawa troszkę jednak, można powiedzieć, wiąże ręce, tak? Wiąże ręce, jest to taki trochę sztuczny twór. Próba czegoś, czego nie da się wcisnąć w ramy prawne, wciśnięcie w takie sztywne reguły. No i to trochę taką zabawę z miodami pitnymi ogranicza. Wiem, że robicie dwójniaki, trójniaki, czwórniaków chyba nie robicie? Nie, czwórniaka nie robimy, natomiast robimy półtoraka. Robicie półtoraka, tak? I jak on się nazywa? Półtorak, do niedawna robiliśmy półtoraka gronowego z dodatkiem soku z winogron, natomiast w tej chwili odeszliśmy od niego, natomiast na jego miejsce wszedł półtorak, który się nazywa półtorak. Półtorak. Ale nie dlatego, że miód pitny jest półtorak, tylko nazwę wziął od miecza półtora ręcznego, popularnie zwanego półtorakiem. To jest dla mnie jakaś... Trochę gra słów, trochę to jest związane właśnie z tym, co przed chwilą mówiliśmy, z tą historią, ze szlacheckim pochodzeniem, rycerskim miodów pitnych, że no gdzieś tak żeśmy sobie to tam wymyślili, że ci rycerze też przecież coś pijali, na krzepę musieli coś wypić i tego półtora ręcznego miecza, żeby dźwigać... Sprytne, półtoraka. A to teraz mi powiedz... Dla tych, którzy nie wiedzą, półtorak to jest? Półtorak to jest część miodu i pół części wody. Czyli bardzo dużo miodu. Czy taki miód pitny się bardzo trudno robi? Drożdże mają problem, żeby to wszystko przefermentować? No, łatwo nie jest. Na pewno nie można całego miodu od razu dać. Trzeba partiami dodawać w trakcie fermentacji, tak jak ubywa tego cukru, jak drożdże go wykorzystują na alkohol. Bo danie całego jakby tego miodu, no po prostu by zabiło te drożdże, one by nie wytrzymały. A to za nami to jest? To jest zbiornik, w którym mieszamy miód z wodą, czyli robimy brzeczkę. Tutaj też trafiają soki owocowe, to wszystko jest wymieszane i potem za pomocą pompy i szlaufa giętkiego do fermentora i jest fermentowane. Musicie to na kilka razy, bo zdecydowanie mniejsza powierzchnia tej mieszalni niż w samych fermentorach. Mieszalnik 1400 litrów, fermentory 10 000 litrów, no więc parę razy trzeba to obrócić, natomiast łatwiej jest tutaj przelać miód pszczeli niż do takiego zbiornika tam na górę, więc no to... Ale później stąd musicie jakoś to przetransportować na górę? To już technika wchodzi tu jakby w sukurs człowiekowi, są pompy, są szlaufy i tutaj już nie ma problemu. Jak tylko jest prąd, to działamy, bo... tak jest. To teraz mi powiedz, jakiego miodu używacie do swoich miodów pitnych? Bazą są wielokwiaty. I tak jak pszczelarze często rozdzielają jeszcze ten wielokwiat na mniejsze, grzepak, jakieś tam rzeczy, to dla mnie wszystko to, co jest na wiosnę pozyskiwane przez pszczelarzy, jest wielokwiatem. Dziś robię z tego jakiś tam blend takich miodów i to jako wielokwiat stosuję. Natomiast stosuję też sporo gryki, która jest takim miodem bardzo interesującym przy miodosytnictwie, bo nie dość, że nadaje taką ciemniejszą barwę miodom pitnym, to jeszcze do tego ma ciekawy bardzo smak.
I to są jakby dwa takie podstawowe miody. Natomiast jeszcze sporo miodów, znaczy sporo, no do niektórych miodów używam miodu wrzosowego i miodu spadziowego. Z tym, że to bardziej jako dodatki smakowe w niewielkich ilościach, żeby gdzieś ta nuta była zaznaczona tylko lekko. No i to jest... A skąd bierzecie miód? Nie, macie swój miód, czy musicie zakupywać skądś? Mamy swoją pasiekę, jak najbardziej, od tego, żeśmy wyszli i w tym cały czas tkwimy. Natomiast no, przy tej ilości miodów pitnych, które robimy, musimy też się posiłkować miodem jakby od innych pszczelarzy. Zaufanych, rozumiem. Zaufanych, tak. Mamy pszczelarzy, z którymi współpracujemy już kilkanaście, kilkadziesiąt z niektórymi lat. Oni wiedzą, co my wymagamy, my wiemy, jakie oni mogą nam miody dostarczyć i jakie miody oni mają. No i tak działamy, no, kupujemy od nich po prostu te miody. Zresztą nie wszędzie jesteśmy, nie wszędzie mamy możliwość dotarcia. Jakby chociażby wrzosy kupujemy z rejonu Drawska Pomorskiego, z poligonu, no tam z naszą pasieką byśmy się nie dostali. No bo by nas nie wpuścili. Oni, ci pszczelarze już mają swoje tam układy z dowództwem poligonu i oni tam mają dostęp do tych wrzosowisk. Ule są szczerzone pilnie. Tak, armia, czołgi, te sprawy. To ile macie swoich uli? W tej chwili niecałe 100 uli. Także to w porównaniu do tego, jak zaczynaliśmy, jak ojciec zaczynał i było nam 400, 450 nawet w najlepszym okresie uli, to te 100 to jest taka... Fragment waszej produkcji. Tak jest. No. Wspominaliśmy o miodach, wiemy, że pozyskujecie je od siebie i od znajomych pszczelarzy, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o owoce i inne dodatki? Generalnie jest tak, że wszystkie soki owocowe, które stosujemy w naszych miodach pitnych, tłoczymy sami. Kupujemy owoce, zaopatrzyliśmy się w swoją tłocznię owoców, w młynki i to wszystko sami robimy na świeżo. Owoce pochodzą z? Owoce pochodzą różnie. Na przykład malinę kupujemy aż z okolic Radomia, więc to jest tam prawie 100 km stąd. Czy to jest ta sama malina, od której się zaczął maliniak, czy to już zupełnie inna malina? Nie, to jest już inna malina, tamta plantacja już nie istnieje, no niestety się wyrodziła, zresztą to tak jest, że po jakimś czasie trzeba odnowić, natomiast ten plantator już nie wrócił do maliny, był zrażony, natomiast jest inna plantacja, ale jabłka bierzemy tutaj od, że tak powiem, sąsiada, tak, z sąsiedniej wsi jest sadownik, który dostarcza nam jabłka. Zioła skąd? Wasz przydomowy ogródek? Macie takie możliwości? Wbrew pozorom nie korzystam w ogóle z ziół. Żadne z moich miodów nie mają dodatku ziołowego. Wszystko uzyskuję za pomocą soków owocowych i odpowiedniego mieszania miodów pszczelich. Także to wszystko jest... Ciekawe. I leżakowanie. Tutaj jakby bardziej jak te soki owocowe bym stawiał na to leżakowanie. Im dłużej, tym te takie nuty, które dają podbicia i tak dalej, stają się ciekawsze i bardziej wychodzą. Także to wszystko się tak inaczej trochę układa niż na początku. Na leżaki zaraz pójdziemy, to tam porozmawiamy o tym leżakowaniu. Może nam pokażesz teraz, gdzie przechowujecie miód i jak go przygotowujecie do całego procesu robienia.